podczas wykładu mogliśmy usłyszeć, że pierwsze lokacje miast, ich datowanie jest pozorne. Czy to oznacza, że Sława może być starsza? Najpewniej starsza. Tak zwane pierwsze wzmianki, do których zawsze się bardzo przywiązują regionaliści, są właśnie, jak pan powiedział, pozorne. One wyznaczają moment, kiedy dana miejscowość już istnieje, ale nawet na zwykłą logikę, jeżeli już istnieje, to znaczy istnieje od jakiegoś czasu. Ten czas może być bardzo różny. Niekiedy owa pierwsza wzmianka, jeżeli się wiąże wyraźnie z dokumentem założycielskim, tak zwanym przywilejem lokacyjnym, wyznacza moment powstania miasta. Ale bardzo często jest to tylko moment, że miasto już istnieje, a istnieje od jakiegoś bliżej nieokreślonego czasu, który próbować określić możemy tylko na podstawie jakichś pośrednich danych, pośrednich dywagacji, domyślać się z różnym stopniem prawdopodobieństwa i tak jest właśnie w przypadku Sławy. Czyli da się jakoś określić, czy wręcz przeciwnie, czy ma więcej niż 700 lat? Powiedziałbym tak, że można próbować. Nigdy nie należy być pewnym, zwłaszcza jeżeli nie mamy tego wyraźnego zapisu w źródłach, ale ja tu właśnie taką tezę próbowałem postawić, że tak jak owa pierwsza wzmianka, kiedy Sława wyraźnie zapisana jest w pisanych źródłach, przypada na rok 1312, tak rzeczywiście miasto to powstało kilkanaście lat później, bezpośrednio po roku 1296, co by wynikało z pewnego kontekstu politycznego, starań książąt głogowskich o Wielkopolskę i w ramach tych planów założenie miasta Sławy się mieściło. Czy to wydarzenie związane właśnie z Głogowem, to było największe wydarzenie w średniowiecznej Sławie? Tak, w dziejach średniowiecznej Sławy wydaje mi się, że lokacja miasta spokojnie może być uznana za najważniejsze wydarzenie. To są początki. Ja nie jestem tego pewien, tu można dyskutować, ale wydaje mi się, że miasto Sława wyrosło, jak to się mówi, na surowym korzeniu, że nie było tu nawet wcześniej żadnej osady i książę Henryk Głogowski w ramach potrzeb swojej polityki założył w którymś momencie miasto. Miasto w miejscu, gdzie dotychczas osad ludzkich nie było. No i trudno nie uznać tego za najważniejsze wydarzenie. Od tego momentu wszystko się zaczęło i cały rozwój miasta z tego faktu wynika oczywiście. Mówił też pan o tym, że Sława leżała na pograniczu Wielkopolski i Śląska. Dzisiaj to jest ziemia lubuska. Czy w takim razie okiem historyka ten dzisiejszy podział jest sztuczny? Tak, ziemia lubuska to jest bardzo sztuczny twór. Oczywiście istnieje historyczna ziemia lubuska, która jednak jest stosunkowo niewielkim terytorium wokół Lubusza. Dziś już rzadko kto wie, gdzie jest Lubusz, mała wioseczka pod Frankfurtem nad Odrą. W dodatku duża część historycznej ziemi lubuskiej leży na terytorium niemieckim, za Odrą. A ziemia lubuska w dzisiejszym kształcie województwa zielonogórskiego jest zupełnie sztucznym kształtem administracyjnie wyznaczonym. Natomiast Sława rzeczywiście leżała na pograniczu Wielkopolski i Śląska i pierwotnie była raczej wielkopolska, a dopiero z czasem, kiedy ową puszczę graniczną obustronnie zasiedlano, no, wyszło tak, że znalazła się na Śląsku, ale nie w ziemi lubuskiej. Na zakończenie wykładu mówił pan, czy odniósł się pan do takiego stwierdzenia, że Sława była miejscowością, ale według niektórych tak z przytykiem miasteczkiem. Ale z drugiej strony też wytłumaczył pan, że może dobrze się stało, że właśnie nie jest dzisiaj aglomeracją. Dlaczego pana zdaniem właśnie to jest dobrze? Może zabrzmiało to tak brzydko jak przytyk wobec miejscowych, którym nie chciałbym bynajmniej podpaść. Ja tu zacytowałem pewnego historiografa śląskiego z XVII wieku, Friedricha Luce, który napisał dosłownie, że jest taka miejscowość za Odrą, którą niektórzy uważają za miasteczko. No, brzmi to tak właśnie deprecjonująco. Ale wydaje mi się, że nie należy się tej przeszłości bynajmniej wstydzić i mieć jakichkolwiek kompleksów z tego tytułu. I jest to raczej, właśnie powtórzyłbym tę opinię, jest to no, chwałą pewnych miejscowości, że nie stały się miejscowościami wielkimi. Świat byłby nudny i wręcz nie do zniesienia, gdybyśmy wszędzie mieli ogromne aglomeracje, które się wspaniale rozwinęły. Natomiast całe piękno życia polega chyba na życiu w mniejszej wspólnocie i życiu bliżej natury.
Być może właśnie brzydko zabrzmiało taki przytyk wobec lokalnej społeczności, ale ja z kolei sam jako poznaniak mam zawsze z kolei taki kompleks, kiedy jadę do Warszawy i uciekam stamtąd, bo czuję się źle w tak dużym mieście. I to pewnie jest pewna gradacja, każdy się czuje dobrze u siebie. I niech Sławianie się czują dobrze u siebie i się cieszą tym, jak tu jest pięknie po prostu. A mają to dzięki temu, że na szczęście Sława nie rozwinęła się w wielkie miasto. I cieszmy się z tego po prostu.